dwie zadymy, dwa face to face'y. Zaczynamy z grubej rury. Zacznijmy chyba od tego, że trzeba od razu walić w p***ę, nie? Widzisz, jak jest odzew ludzi? Czy ty nie mam pojęcia, w internecie nie siedzę. Czy widzisz jakiś odzew, Jasiek? No myślę, Małgoszko, że Małgoszko na retu siedzi na pewno cały czas. Wejść do internetu i zobaczyć, do internetu, co tam odpierdalasz, i do internetu, bo no wstyd jest po prostu, dupę. Wstyd straszny. Jasiek powiedział na drugiej konferencji: klejesz 20 lat, czpasz 20 lat, sobie nie dajesz, nie radzisz ze sobą. Ktoś cię skrzywdził, może ojciec, może matka, może wujek, może ksiądz. I po tym powiedziałeś, co powiedziałeś? No, że go jest głupiego, nie? Woda w szklance się przelała. Zagotowało się w czaszce już wystarczająco wody. Ja tylko czekam na jutro. Jeszcze ci dzisiaj wypierdolę na tą półę krzywą i zakończymy dzisiaj. Dzisiaj sobie gdzieś tam cię wywiozą, gdzieś tam na melinę swoją, a jutro zakończam twoją całą historię, nie? Masz bałagan w oczach taki, że lepiej sobie tam idź z boku, bo będziesz i tak dzisiaj nokautowany. Czego przed chwilą mówisz w szarżu, żeby ochrona stała koło ciebie bliżej? Bo masz wypane kory. A ty nie kontrolujesz swoich emocji, nie umiesz się powstrzymać. Tobie czasami a ty powiedz, czemu się obsrałeś? Mam dla ciebie prezent taki. A to jest... Pieluchę, bo się słyszałem? I będziesz skakała jak sarenka p***lona? Będziesz skakała? No chodź podejść tu. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. No chodź podejść tu. Dobra, i tak mamy face to face, rozpierdam ci łeb dzisiaj. Nie lecisz, kurwa, w kosmos. Zrobić, bo tak się boisz. Ta żółta kurwa w oktagonie. Dobrze, okej. Okay. Tak, bo kurwa, miałem... Wkaczesz jak sarenka. Miałem walczyć w MMA, bo się bijemy jutro. Padnę cię zaraz znowu, jutro też, nie mogę się doczekać. No to poczekaj do jutra, bo jak, będzie, jak mi zrobisz kontuzję, to nie będzie walka, nie zarobisz pieniędzy żadnych, a może i tak nie zarobisz żadnych pieniędzy, bo coś tam nie się... Nie ma problemu. Srasz się, że w K1 chcesz walczyć, że ma być w K1. Prawdziwa walka to jest MMA, czemu się boisz prawdziwej walki? Słyszę od twojego menadżera, że ty nie wyjdziesz, jąka się. Nie będzie w K1. Ty nie gadałeś z moim menadżerem, więc się nie wpierdalaj. To nie wiem, czemu tak mi mówił. Szarzu? Kolejna osoba do mnie podchodzi, że, Małgosiu, że ty nie wyjdziesz. Ja ci już tłumaczę. Że ty nie wyjdziesz, ty nie będzie masz do gadania. Po pierwsze, zacznijmy od tego. Że ty masz do gadania. Wszędzie, zawsze ty, i cały tak czas, jak ja ci zatańczysz, tak jak ja ci zagram, tak zatańczysz. No nie do końca. I słuchaj tu, tak wcale zrobimy. Tak nie jest, bo walczymy tak MMA. Zrobimy. No to walczymy do MMA, tak? Kurwa, słuchaj, tak jak my ci powiemy, tak zatańczysz. Zgadzasz się na 3 rundę MMA, tak? Tak zatańczysz. 3 rundę MMA, tak? 15 nie, stop. 16 rund MMA. Jasiek, stop. Po pierwsze, to ostatnia runda. Było losowanie ostatnio. Tak, ale... I wylosował. Reszka wygrała i wybrałeś K1. Może były też miecze świetlne, gołe pięści, maczety. To też było. Wiem, że widziałem miecze świetlne, jak widziałem cię, miecz świetlny miałeś. Słuchaj tu, są od tego ludzie, którzy się tym zajmują, misio kolorowy. Nie bój się. Dobrze, tam se smaruj, kurwa, z czaszkę. Ty i tak będziesz, ja cię zniszczę, zobaczysz. No nie mogę się doczekać, ale to w MMA, rozumiem, się bijemy. Od tego decydują wodarze, prawda? No, ja mówiłem, na siekiery, na kamienie, kurwa, na miecze świetne. Wszędzie, to po co negocjujesz? Tak jak my ci zagramy, tak zatańczysz, właśnie pamiętaj. Tak nie będzie, bo będzie. Miałeś zejść z wagi do 70 kilo. Ile ty ważysz? 124,5. Ja ci powiem, ile waży kaczor. Na porannym ważeniu 76 kg. I 300. No, miał zejść coś 70. Golonkę zjadłem i przytyłem, kurwa. Tak. A ty co tam miałeś? Obstrzałeś się walki. Nie chcesz zejść z wagi. No to czego skaczesz jak zajączek wszędzie? Bo się bijemy jutro. Gdzie cię nie widzę. Dobrze, czekam, baranie. Czekam. No to czekaj sobie spokojnie, a nie kurwa tutaj skacz jak debil. Obiecałem ci coś, nie pamiętasz? Co obiecałeś? Nie obiecałem cię. Obiecałem ci, że będziesz jebany na każdym kroku. Było obiecane, było? Pierwsza co, konferencja. Pierwsza na konferencja, dostałeś na cipę, wpadłeś między krzesła. Druga konferencja, za parawan, gdzieś kurwa poleciałeś za parawany. Dzisiaj będzie trzeci wpierdol, a jutro czwarty. I się rozchodzi, ty jedziesz do piwnicy, ja jadę póki do domciu. Sam sobie zrobiłeś wpierdol, bo kurwa tydzień chlałeś, bo już ci głowa padła. To nie jest twój problem. A jeszcze
sam to sobie nie, wsadziłeś. Nie masz pojęcia, sam co sobie ja robiłem w dupę wsadziłeś, bo nie masz mówiłeś pojęcia, i to pania, ja bo tak jesteś frajejem, że nawet... Nie, no to rozmowa nie ma sensu. Jemu się nie da nic powiedzieć. Ja mu tylko chciałem powiedzieć, kim jest, bo jest frajerem, a on od razu skacze. Za tego frajera k***a jest i tak skończona. I stój tam, i stój na baczność tam stój. Na baczność. Na baczność. Sam se stój na baczność, albo jak chcesz skacze, jak chcesz. Dobra, za dużo karków jest. Na ch**y się wpierdoliłem między wódkę a zakąskę. To po ty chuj. Się wpierdoliłeś, to ty przyszedłeś mnie obrażać, przyszedłeś do mojej federacji. Przyszedłeś, ale przyszedłem po to, mnie żebyś ty z tej federacji tak. To dlaczego nie chcesz się bić normalnie jak człowiek w MMA, tylko jesteś obsrany i po prostu... Po to tu jestem, na siekierę będziemy walczyć, kurwa. Znaczy tak, ja uspokoję na pewno i powiem to, co mogę z tych ustaleń. Jedna runda na pewno będzie w K1 i jedna runda na pewno będzie w MMA. Co dalej, to pewnie jest kwestia. Masz. Co dalej, nie, to jest kwestia. Ja się umawiam na 3 rundy w MMA i że on zejdzie do 70 kilo. On nie jest w stanie żadnych, kurwa, warunków spełnić, bo jest debilem po prostu. To znaczy tak, jeżeli chodzi... Niekontrolowalny. Uwagę, Jasiek, ty... Tu nie ma kontroli, nie ma. Jasiek, nie ma. Nie się w zły przedział. Nie ten przedział, synu. Nie tu. W ogóle, jaką jesteś p***ą, nie chcesz bić kolesia, który jest 12 p***ą. Masz jakieś przepraszam, nie 12, epitety? Tylko 10. Masz większy zarzut. Gwoli, gwoli ścisłości 10. W ubraniu. To są dwie kategorie wagowe, może... To dobrze, szybciej będzie w p***. Tak, na pewno. Możesz sobie pomarzyć, co nie ma faktu, że trzeba być p***ą. To tak jakbym ja chciał kogoś bić, to ma 50 kilo. Widząc takie coś, ciężko utrzymać emocje na wodzy po prostu. No. Czym cię wyprowadza z równowagi najbardziej, Jasiek? Skorzystać z pomocy psychoterapeuty, skoro nie radzisz sobie z emocjami. Ja ci mówiłem ostatnio, wpisz sobie swoją nazwę miasta na Google, wpisz sobie jakiegoś psychiatra sobie wpisz, nie? Ale no, i tak ja ci by to nie pomogło. Ja się nie rzucam na ludzi, bo mi się nie podobają. Dobrze, ja nie słyszę, co mówisz w ogóle, bo tam to może posłuchaj, bo to ty masz problem i sobie nie radzisz ja, ze swoim ja cię przyszedłem stąd wykupić. I musisz klać wychodzisz po prostu... i wypisz. Dziękuję i do widzenia. Ja przyszedłem terapię i jestem na lekach antydepresyjnych i też na koncercie i nie potrzebuję. Wydaje mi się, że dobrze radzę sobie z emocjami. Jestem już osobą szczęśliwą, zadowoloną z życia. A ten tutaj kolega no, ewidentnie sobie nie radzi ze sobą, co było widać... Dobra, co jest widać cały mimo czas, moich emocji, mimo moich emocji, dokładnie, o matce i o ojcu ani razu o twoim nie wspomniałem. Nie, a ja też nie wspomniałem o twoim matce. Wspomniałeś o mojej matce, przegiąłeś pałę. Nie wspomniałem, mimo że cię k***wo nienawidzę, ani razu o twojej rodzinie nie wspomniałem. Mimo że cię nie cierpię. A ja nie obraziłem twoich rodziców. Obraziłeś k***a i zostaniesz k***wo tak, obraziłem twoich rodziców. To ja przytoczę, powiedziałeś, ktoś cię skrzywdził, może ojciec, może matka. No tak, no to było domniemanie, przypuszczenie. To nie była obraza, no. To nie jest pomówienie ani obraza rodziców, tylko to jest pytanie, wątpliwość. Tłumaczysz się, czy co? Czy co, o co nie chodzi? Tłumaczę, jak działa język polski, bo ja ci pokażę, jak działa moja psychika. Pokażę ci, jak działa. Właśnie widzę, że nie działa, więc nie masz co pokazywać. Dobrze, no to wypierdal, wychodzisz i tyle. Ten. W ogóle skąd ten pomysł za pieluchy? Chciałeś wyprowadzić go? No bo się obsrał. Jak się obsrał, jak ty przed chwilą mówisz? Gościu, ty przed chwilą mówisz do ochroniarzy przed konferencją. No tak, stańcie tutaj koło mnie. Będziemy się bić, jak mówimy, ale obiecałem. Słowa nie złamię. Obiecałem ci, że za każdym razem będziesz jebny. No fajnie, nie pierwszy tak obiecałeś, ale zbieraj. Bijemy się jutro. Nie będę się z tobą bił dzisiaj, bo nie jestem. Będziesz, Dobra, bez podtekstów tam. Pytam, czy ty w ogóle trenowałeś elementy zapasów, parteru? Tak, trenowałem, całe życie się turlałem po podwórku. Ja wyobrażam, że jestem Małgośką, to widocznie z dziewczyną by się chciał spotkać. Małgośka. No. Ja wiem, że narodziny nie podkręcaj, skurczyn przegiął pałę i będzie dojebany. Frajerze. Tego frajera też weź zaraz zakona. Sam zostałeś frajerem, bo się na to zdecydowałeś, to był twój wybór własny. Dobra, stajemy, robimy to, kurwa. Czy ty masz rzecz, którą, jak patrzysz na Kaczora, byś powiedział, że to jest w nim okej, to w nim akceptuję, to w nim lubię? No trudno mi coś takiego znaleźć. Okej? Rzeczy, których nie tolerujesz w nim i nie akceptujesz.
No jest debilem, chamem, nie kontroluje swoich emocji, zachowuje się po prostu okropnie, ale obraża gdzie? Ludzi. Czego ty oczekiwałeś od Federacji Freakfightowej, Bożancie? No można pewną kulturę zachować jednak w zachowaniu. Czego, kurwa, głupi Łosiu, ty oczekiwałeś od takiego że burdelu? Nie będę musiał z takimi patusami spędzać czasu jak no ty. To no to za późno, pociąg pojechał, kurwa. Jakimiś frajerami po prostu, no. Ty będziesz debiutował w ogóle w Federacji Freakfightowej? Tak. Tak, wiadomo, że masz swoje potyczki, tak jak mówiłeś, wielokrotnie tam na ulicy. No oczywiście, różne normalna sprawa. Wielokrotnie dostało w p*** na ulicy, tak. A skąd ty to wiesz, Jasiek? Bo tak mi mówią ludzie z Przemyśla, a pozdrawiam w ogóle znajomych z Przemyśla, Katoja. Kogo ty masz znajomych? Jak tam nie, jak w Przemyślu nie ma maciarzy. Ale nie, bo ja bym bardzo chciał, żeby... I w ogóle nie ma. No już poznałem dość ludzi z Przemyśla, żeby mieć o tobie wyrobioną opinię. Ja bym bardzo chciał, żeby tylko nie było między wami pomówień, więc jeżeli masz takie informacje, Jasiek, to powiedz od kogo, co to są za informacje? Od prokuratora rejonowego. Z Przemyśla go pozdrawiają. Okej, z Przemyśla, ale skąd wiesz, że tyle razy dostał na ulicę i mówisz, że przegrał te pojedynki? No tak mi pisali ludzie, no nie wiem, no być może jest to pomówienie, no zobaczymy jutro. To ten debiut stresuje cię odrobinę, chociaż jak patrzysz na... Nie, to jest, wiesz, no on klał tydzień, dlatego jest taki wyluzowany. To śmiechawka jest, wiesz, co chodzi. No po prostu grzeje Ośkę, no to kurwa, człowieku, ja jestem z innego miasta i z innej rzeczywistości, o może tak. A ja mam pytanie. No jak przy debiutu się nie zgrzać? No kurwa, no bądź poważny, kurwa. A powiedz mi, Przemyślu, nie? Jak, no. Jak ziomki, co oni mówią, twoje najbliższe środowisko? Jak oni się zapatrują na ten pojedynek, co oni myślą o tym? No żeby go, no żeby nie ma wyjścia, żeby nie zajebać. Nie ma wyjścia, trzeba zajebać i tyle, nie ma wyjścia. No będzie przykro, jak się nie uda, co? No właśnie, a powiedz mi taki scenariusz, ja wiem, że go nie dopuszczasz do głowy, ale to jest sport, to są walki, one piszą własny scenariusz. Jakimś cudem, nie? Życie różne scenariusze no pisze, ale to trzeba ktań odgryźć zębami. Najwyżej, kurwa, wiesz, sędzia ściągnie, będzie afera, ale trzeba odgryźć ktań zębami i chuj. Nie, bo jak tak patrzę na ciebie, ty, mam wrażenie, że nienawidzisz Jaśka. Czy nienawidzę? Nie, bardzo go nie lubię, no. Okay. Nie, wręcz nie cierpię, ale do nienawiści jeszcze, kurwa, kawałek. Mimo, że cię, kurwa, nienawidzę. Nie chcę tego zakładać, ale co by było, gdybyś ten pojedynek przegrał? Jakbyś sobie poradził? Nie zakładam takiej wersji, więc okay. Nie zadawaj głupich pytań. Okej, okay. O, jakieś ładna, cięta riposta. No, jak ty to widzisz? To będzie, nie wiem, pierwsza runda, druga, trzy przewalczone? Nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że nie ma ani kondycji, ani umiejętności, więc raczej pierwsza. No może dotrwa do drugiej, ale nie sądzę. Kto nie ma kondycji? Ten alkoholik i ćpun. Dlaczego uważasz, że nie ma kondycji? No bo chlał przez ostatni tydzień na Melinie, a potem w hotelu. I musieli go zamknąć w pokoju, żeby nie wychodził przez to chlać. A skąd ty masz takie informacje, że przez tydzień? No takie mam informacje. Prawda czy nie? No, kurwa, nie wiem, z kim odgadał chyba. Kurwa z tym, z dzielnicowym, kurwa, takim spieszalonym c***em. Zapraszam, panowie. Ochrona wzmożona. A uwaga. Można ochronę na bok prosić? Ja wiem, że byś chciał. Bardzo bym prosił. Ja bym, że chciał, ale zapraszam, panowie, face to face, czyli to, na co czekaliście, moi drodzy. Chodźcie na środek. Jaśka, papery. Jaśka, pampersy. Ja rączki mam z tyłu. Mam rączki z tyłu. Spojrzenie w oczy. Słucham. A masz jakieś pytania jeszcze? Nie. Nie bój się, nie bój się. Policzki ci latają. Ja bym chciał, żebyś może na końcu jednym zdaniem powiedział do Jaśka to, co masz na koniec do powiedzenia. To, co się wydarzy. Do zobaczenia jutro, Jasieńku. Jeszcze się dzisiaj spotkamy. Dobrze. Jeszcze raz zostawiam. Dawaj, Jasiek, jedno zdanie. No. Obsyłałeś się, walczymy w MMA albo spierdaj. Czekaj. Ale co to? Ale ty nie będziesz w ogóle walczył? Jak nie, co? Tak. Dobra. Proszę cię. Kaczor mówi, puść mnie, proszę cię, puść mnie. Już jutro ta walka, na którą czekacie.